mamy uchwałę, przepraszam, ustawę o rodzinnym kapitale, opiekuńczym. Ona została skierowana do podpisu prezydenta i podpisana 30 listopada tego roku. Oczekuję na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. I co dla Państwa w szerszym zakresie wynika z treści tej ustawy? Otóż od roku 2022, czyli teoretycznie rzecz biorąc, od stycznia na drugie i kolejne dziecko, to istotne, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesięcy, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończyło 36 miesięcy, świadczenie. Świadczenie w maksymalnej łącznej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko, które będzie wypłacane w 12 częściach albo po 500 zł przez 2 lata, albo po 1000 zł miesięcznie wówczas przez rok. Kiedy świadczenie nie przysługuje? To jest istotne, bo tym osobom, dla których świadczenie nie przysługuje, tym będzie przysługiwało owe 400+. Nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, jeśli rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej, no i członkowi rodziny przysługuje, jeśli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Ciekawy jest również zapis artykułu 7 tejże ustawy, no bo w przypadku, gdy matka albo ojciec marnotrawią wypłacany im kapitał lub świadczenie wychowawcze albo wydatkują je niezgodnie z celem, należny kapitał w całości lub w części jest im przekazywany odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora Centrum Usług Społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Jeśli chodzi o ustalenie prawa do kapitału oraz jego wypłata, to one następują na wniosek matki albo ojca. Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składa się je w okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. To, co jednak dla Państwa osób prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 jest przedmiotowo istotne, to dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. I to jest określone w rozdziale 8a tejże ustawy. Jest to swoistego rodzaju dotacja, czyli takie dofinansowanie udzielane ze skarbu państwa dla wszystkich tak naprawdę, którzy spełniają wymagania wynikające z tej ustawy, czyli dla kogo? Albo najpierw na co? Ono będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć będzie tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Czyli kogo? Na przykład pierwszego lub jedynego dziecka w rodzinie, ale będzie również przysługiwało na dziecko po ukończeniu przez dziecko 36 miesiąca życia, jeżeli oczywiście kapitał został przez ojca lub matkę pobrany przed ukończeniem tego 36 miesiąca życia i kiedy jeszcze i przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia. Tak? Dofinansowanie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, czyli tu kryterium dochodowe nie ma znaczenia. Wniosku nie można złożyć wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka. Tak? Czyli tutaj to rozpoczęcie uczęszczania dziecka do żłobka dopiero otwiera rodzicowi drogę do złożenia takiego wniosku. No i kiedy będzie przysługiwało? Otóż od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka albo do klubu dziecięcego, albo objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna w przypadku wniosku złożonego w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do odpowiedniej placówki lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna. Tutaj liczymy te zdarzenia, które nastąpią po
1 stycznia 2022 roku. Jeśli dzieci już uczęszczają i znajdują się w kręgu tych podmiotów, to ten wniosek należy złożyć odpowiednio w roku 2022. Czyli od dnia złożenia wniosku w pozostałych przypadkach. I teraz jak to jest? 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio Państwu, osobom prowadzącym żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. I to rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia, czyli należy się spodziewać, że to jest data złożenia tego wniosku, ale uwaga, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku. To, co istotne, dofinansowanie dla żłobka z 400+ nie może być, uwaga, wyższe niż opłata za żłobek. Czyli jeśli obecnie rodzic wnosi opłaty za żłobek 300 zł, no to otrzyma tylko 300 zł tego dofinansowania, tak? Jeśli opłata wynosi odpowiednio na przykład 500 czy 600, no to otrzyma owe 400 zł. Dobrze. A przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt, uwaga, dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. I tu uwaga, z uwzględnieniem przyznanych zniżek, tak? Nie wiem, z ustawy nie wynika na tym etapie, kto i w jaki sposób będzie to weryfikował. Wydaje mi się, że trzeba poczekać jeszcze chwilkę na wszelkiego rodzaju rozporządzenia do ustawy. Będziemy Państwa oczywiście na bieżąco o tym informowali. Zresztą w momencie, kiedy będziemy mieli szersze informacje w tym zakresie, to ponad wszelką wątpliwość zorganizujemy również dla Państwa w tym przedmiocie szkolenie. Dobrze, ale znowu wracam, bo wybiegam troszkę. Skoro z uwzględnieniem przyznanych zniżek, no to proszę zwrócić uwagę na treść i umów, jakie macie Państwo jak macie Państwo umowy skonstruowane z rodzicami. I to, co też istotne, do tej kwoty 400 zł, czyli do opłaty, tak, która jest dofinansowywana, nie wlicza się opłat za wyżywienie. Czyli jeśli opłata za żłobek wynosi 300 i 300 opłata za wyżywienie, no to dofinansowanie będzie w wysokości nie wyższej niż 300. Na to proszę zwrócić uwagę. Oczywiście to rodzicom przysługuje to dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna i to rodzice w związku z tym muszą skierować wniosek. Czyli Państwo jako osoby prowadzące jako tego typu formy opieki nad dziećmi do lat 3 tych wniosków nie kierujecie. Tyle tylko, że dofinansowanie jest przekazywane nie na rachunek bankowy rodzica, ale na rachunek bankowy tej osoby prowadzącej żłobek, klub dziecięcy albo tej osoby, która zatrudnia dziennego opiekuna lub na rachunek bezpośrednio dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek i kiedy? W terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, tak? Czyli za maj do 20 kwietnia i tak dalej. I dofinansowanie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i do niego też właśnie rodzic będzie kierował wniosek. Co powinien zawierać ten wniosek, jeśli rodzice Państwa o to pytają? Oczywiście dane dotyczące wnioskodawcy, w tym oczywiście imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL. Jak nie nadano, no to oczywiście serię i numer dowodu, dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, to bardzo ważne, numer telefonu, a jeśli wnioskodawcą jest dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, dodatkowo również nazwę tegoż, adres, numer identyfikacji podatkowej, REGON, tej placówki, którą kieruje owy dyrektor. Później dane dotyczące dziecka, oczywiście imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, jeśli nie nadano, no to numer i serię dowodu potwierdzającego tożsamość, informacje, które wynikają z innych dokumentów, w tym oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do dofinansowania. Informacje o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, do którego to dziecko uczęszcza,
lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. I to, co ważne, również klauzule następującej treści: jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wnioski składane są wyłącznie w postaci elektronicznej, co może być kłopotliwe w niektórych sytuacjach, za pomocą albo profilu informatycznego, który jest utworzony w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo systemu teleinformatycznego banków krajowych. Tu banki będą zobowiązane do udostępnienia danych, do zalogowania się, że tak powiem, do takiego systemu. Systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Takiej osobie, która składa wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, która na przykład nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tenże Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada takiż profil. Dobrze. I na tymże profilu, to jest istotne, ponieważ cała korespondencja będzie przebiegała właśnie za pośrednictwem tego profilu, bo tam będą wszystkie informacje o przyznaniu, odmowie przyznania i tak dalej, będą tam zamieszczane właśnie wszystkie informacje, umieszczane będą w tym profilu, i jeżeli będzie taki wniosek, to mogą być wskazane na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, który jest wskazany we wniosku, więc warto w tym wniosku zaznaczyć. Co więcej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni żłobkowi albo klubowi dziecięcemu, albo podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna, albo temuż dziennemu opiekunowi informacje o przyznaniu albo o odmowie przyznania dofinansowania na to konkretne dziecko, które umieszczone jest w placówce albo u dziennego opiekuna, na wskazany w rejestrze albo w wykazie poczty elektronicznej adres. Decyzję o nienależnie pobranym dofinansowaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych doręcza również żłobkowi, klubowi dziecięcemu, podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna albo temuż dziennemu opiekunowi. I na jaki adres? Na adres poczty elektronicznej wskazany odpowiednio albo w rejestrze, albo w wykazie tych podmiotów. I uwaga tutaj dla rodziców składających wnioski: terminy odwoławcze w przypadku na przykład właśnie odmowy przyznania dofinansowania, on wynosi 14 dni. I decyzja, przypominam raz jeszcze, zarządzenie, wezwanie do uzupełnienia na przykład braków formalnych, co ważne, zamieszczane są w tych systemach teleinformatycznych. Co to oznacza? Jak on jest zamieszczony, to on jest uznawany za doręczony w terminie właśnie 14 dni od dnia jego zamieszczenia. Więc warto śledzić na bieżąco, weryfikować to, co tam się dzieje w tym terminie teleinformatycznym, bo trudno będzie się tłumaczyć: nie odczytałem, bo on będzie uznany za odczytany, a ten termin do złożenia odwołania będzie biegł od tego terminu właśnie. Dobrze. Dofinansowanie będzie przysługiwało od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, złożonego w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego. W pozostałych przypadkach dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w artykule 64, więc im szybciej będzie udostępniona możliwość składania tych wniosków, tym szybciej tenże wniosek złożyć należy. Tutaj należy zwracać uwagę na to, że nawet jeżeli on będzie złożony w kwietniu, no to dofinansowanie, uzupełnienie tegoż dofinansowania zgodnie z treścią ustawy nastąpi od 1 stycznia 2022 roku. Dobrze. To, co istotne w zakresie kwestii technicznych. Osoby, czyli państwo, którzy prowadzicie żłobki, kluby dziecięce, jesteście obowiązani do dnia 31 marca 2022 roku uzupełnić dane zawarte w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
rodzice dzieci objętych opieką w żłobku są obowiązani do przekazania do 14 stycznia 2022 roku państwu, podmiotom prowadzącym odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy, następujących danych. Numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka, w tym przypadku, kiedy dziecku nie nadano numeru PESEL. Daty urodzenia rodziców, daty numeru i serii dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców, w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonu rodziców, o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, albo podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy. O obowiązku przekazania tych danych podmiot prowadzący odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy zawiadamia rodziców do 31 grudnia. Więc tak naprawdę w tej chwili jesteście Państwo obowiązani do tego, żeby zawiadomić rodziców o tym, że ci rodzice zobowiązani są do przedstawienia Państwu tych informacji, o których mowa w artykule 53 ustęp 2. Kochani, my to, o czym ja dziś Państwu mówię, również będziemy Państwu udostępniali w formie pisemnej. To będzie na stronie internetowej lexedu.pl oraz oczywiście na stronie, na profilu kancelarii na Facebooku. Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco, to polecam polubić ten profil, nie obserwować, tylko polubić. Będą Państwo wtedy wyskakiwały na bieżąco te informacje, które na bieżąco Państwu przedstawiamy i tam będziecie Państwo mogli w prosty sposób zrobić sobie ściągawkę, czyli takie kopiuj wklej z tego artykułu 53 ustęp 2 i wskazać wniosek do rodziców, wysłać wniosek rodzicom o to, żeby udostępnili, uzupełnili Państwu te dane. Wówczas opłata będzie mogła być o te 400 zł pomniejszona, ponieważ Państwo te środki otrzymacie z ZUS-u. Dobrze. Dobrze. Co my tutaj Państwu jeszcze powinniśmy? Adres poczty elektronicznej, numer telefonu do rodziców, jeżeli, bo to jest też istotne, bo to jest sposób komunikacji. Dobrze. No i oczywiście tutaj jest w ustępie czwartym kompetencja do przetwarzania danych osobowych, a przed rozpoczęciem uzupełnienia danych podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane przekazać odpowiednio komu? Wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego za pomocą tegoż systemu teleinformatycznego informacji o osobach, które są upoważnione do przetwarzania tychże danych osobowych. Dobrze. Podmioty, które zatrudniają dziennego opiekuna oraz osoby, o których mowa w artykule 38 ustęp 1, mają, również są obowiązane do 31 marca 2022 roku uzupełnić te dane zawarte w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów zatrudniających tychże dziennych opiekunów. O tym proszę pamiętać, te same zasady będą dotyczyły, tyle tylko, że w innych rejestrach. I rodzice, których dzieci objęte są opieką dziennego opiekuna, również są obowiązani do przekazania do 14 stycznia odpowiednio podmiotom zatrudniającym dziennego opiekuna tychże samych danych, czyli numer, seria dowodu, daty urodzenia rodziców, numery i serię dokumentów potwierdzającego tożsamość rodziców, dzieci, jeżeli nie nadano numeru PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dobrze. Dobrze, czyli jakby te same informacje i również te osoby obowiązane są do przekazania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pomocą systemu teleinformatycznego informacji o osobach upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Dobrze. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, prawo do dofinansowania ustala się począwszy od 1 września. Czyli warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców do 31 maja 2022 roku. Wówczas
to dofinansowanie będzie wypłacone, jak twierdzi ustawodawca, od 1 stycznia 2022 roku. Dofinansowanie wypłacał będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia 2022 roku, a prawo do dofinansowania ma być ustalone od 1 stycznia 2022 roku. No i dobra, wiem, że to może budzić pytania i wątpliwości. Dobrze, drodzy. No tak, ustawodawca nie rozróżnia żłobków publicznych czy niepublicznych. Rejestr prowadzi imiona czy dane dzieci, będzie umieszczona imiona czy osoba zatrudniająca opiekuna. Rejestr prowadzi. Nie, przepraszam bardzo, nie zrozumiałam pytania. Postaram się odpowiedzieć wtedy, kiedy będę miała taką możliwość, kiedy to pytanie będzie jasne. Nie, nie lexedu.pl, tylko lexedu, lexedu.pl to jest ta strona, na której będziecie Państwo mieli wszelkie informacje. Jeśli rejestr prowadzi gmina, to do gminy Państwo jako osoby prowadzące macie obowiązek przedstawić te informacje dotyczące tego podmiotu, który będzie przetwarzał te dane osobowe. Także kochani, no wygląda to w ten sposób, że to 400 plus będzie na te dzieci do 12 miesiąca i powyżej 36, chyba że jest to pierwsze lub jedyne dziecko danych rodziców, no i później po osiągnięciu tego okresu wszyscy pozostali rodzice otrzymają odpowiednio albo 1000 albo 500 zł przez 2 lata albo 1000 przez rok. Tak jak wskazywałam, przedstawimy Państwu to, co dziś powiedziałam w formie pisemnej. Jeśli uważacie Państwo, że te informacje będą przydatne, czy Państwo, czy innym osobom w zakresie właśnie tego dofinansowania 400+, proszę o udostępnienie tego naszego dzisiejszego postu. Proszę pamiętać o terminach, proszę pamiętać o tym, że rodziców musicie Państwo poinformować o konieczności uzupełnienia tych danych do 31 grudnia tego roku. Wszystkiego dobrego Państwu, Mikołajko, pożyczę. Zapraszam na nasze kolejne spotkania. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to też uprzejmie proszę o kierowanie ich właśnie poprzez naszą kancelaryjną stronę na Facebooku. Postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi na te pytania w miarę możliwości. Dbajcie o siebie, kochani. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.